Ważne pytania. W Polsce to partie i zawodowi politycy mają monopol na układanie pytań, które powinny padać w referendum ogólnokrajowym. Nawet gdy obywatele zgodnie z konstytucją zbiorą pod swoimi pytaniami pół miliona podpisów, to Sejm może je odrzucić. Partie ignorują te referenda, których chcą obywatele. To sprawia, że referendum częściej przypomina partyjny plebiscyt niż spełnienie oddolnych obywatelskich oczekiwań. Jakie kwestie rzeczywiście warto rozstrzygać w referendum, by działo się to w interesie obywateli? Po pierwsze, warto pytać o kwestie, które naprawdę różnią Polaków, a których politycy nie potrafią rozstrzygnąć. Partie wykorzystują nieustanne spory na ich temat do swojej propagandy, dzielenia Polaków i traktują je jak tematy zastępcze. Dlatego w referendach warto pytać o rozstrzygnięcie tzw. spraw światopoglądowych jak na przykład kwestia aborcji czy związków partnerskich. Po drugie, warto pytać o sprawy dotyczące przyszłości. Takie referendum może dać mandat społeczny do trudnych reform i odważnych decyzji. Dzięki niemu polityka państwa będzie konsekwentna i długofalowa. To powód, dla którego warto uzyskać bezpośredni mandat dla ambitnych, rozwojowych planów, jak budowa elektrowni jądrowych czy rozbudowa polskiej armii. Po trzecie, warto pytać o sprawy, które budzą duży społeczny sprzeciw. To szansa, by albo przekonać obywateli do ambitnych wyzwań, albo by politycy wycofali się zawczasu z nieprzemyślanych pomysłów. Przykładem takich pytań były obywatelskie wnioski odrzucone przez polityków w sprawie wieku emerytalnego, posłania sześciolatków do szkół czy likwidacji gimnazjów. Mogłyby być nimi również sprawy polityki klimatycznej, waloryzacji programów socjalnych czy polityki migracyjnej. Chcesz wiedzieć więcej o demokracji bezpośredniej? Śledź nasz kanał na YouTube i profile lub bezpośrednio.pl w innych mediach społecznościowych i dowiedz się, kiedy w Twojej okolicy odbędzie się nasze spotkanie.